Siemanko, witam Was z tej strony Szut, a to jest kolejny odcinek z otwierania paczuszek z Chin. Zapraszam do oglądania. Jak widzicie, mamy dzisiaj 6 paczuszek, dwie moje, cztery kolegi, któremu dziękuję za to, że mogę nagrać ten filmik właśnie. I zabieramy się za otwieranie. Zaczniemy może od tej. Co my tu mamy? Tutaj mamy jakieś kabelki. Wartość $1,05. No i zobaczymy, co mamy w środku. To jest akurat paczka kolegi. Znowu będzie problem z otwieraniem. Ale poradzimy sobie z tym. Dawno nic nie nagrywałem, więc mogę się przycinać trochę. Ok. A jednak nie. Myślałem, że to będzie co innego. A to jest jednak paczka do mnie. I to są takie uchwyty na kable, znaczy do kabli. Żeby poprowadzić ładnie kable gdzieś przy biurku, w samochodzie i tak dalej. Mamy tego 8 sztuk. Już Wam mówię, ile to kosztowało, bo tutaj była wartość $0,05, a ja za to zapłaciłem, niech no ja znajdę. Uchwyty do kabli, $0,06, czyli można powiedzieć, że $0,05 właśnie to kosztowało. Może otworzę, pokażę, jak to wygląda. Chyba niczym się nie różnią, wszystkie są takie same i to prezentuje się w następujący sposób. Tutaj mamy taśmę, żeby można było to przykleić. Tutaj wkładamy kabel między te dwa ząbki. Dobra, to odłożymy na bok i bierzemy się za otwieranie kolejnej paczuszki. Siatka do kosza. Od tych foliowych może zaczniemy. To jest akurat do mnie, tak jak poprzednia. Mamy wartość $5. To jest kabel. Dobrze. Zobaczymy, co mamy w środku. W sumie mogłem Wam pokazać fajny patent z tymi paczkami, ponieważ można je rozpakować bez rozcinania. Nie wiem, czy mi się to uda w rękawiczkach, ale są tak zapakowane, że jakby ktoś chciał, to mógłby sobie spokojnie na poczcie wyjąć zawartość. On tu już widzicie, wystaje. To może na innych paczkach pokażę, jak dojdą jeszcze. Na pewno będzie jeszcze taka okazja. W środku pusto, w tamtej też było pusto, ale mogę Wam pokazać. No, jak mówiłem, odzwyczaiłem się trochę od nagrywania. I tutaj mamy kabel jack na jack. O ile się nie mylę, to był kabel 1,5-metrowy. Mamy rzep i kabelek. Dwa jacki. Nic ciekawego. Zwykły kabel. Dobrze, a jeszcze wartość Wam powiem. I ten kabelek kosztował $1,40. Dobrze. Foliowa kolejna. Tutaj mamy z tego, co się domyślam, wartość 17 centów. Tu są koszulki na baterie 18650. I na tej w sumie mógłbym Wam pokazać. Właśnie, tutaj będzie łatwiej pokazać, jak można wyjąć zawartość bez rozcinania paczki. I proszę. Bez rozcinania paczki. Paczka cała, niecięta. Proste, łatwe. Dobra, tutaj jest wartość 17 centów. Ja za to zapłaciłem
72 centy. Paczka na bok, w środku raczej pusto, mogę rozciąć jeszcze, zobaczyć. Ale Chińczyki nie chcą wysyłać prezentów, gifów żadnych. No, pusto. I jak to się prezentuje? Prezentuje się to w następujący sposób. Coś takiego. Taka termokurczka na baterię. Izolacja. Zwinę, odkładam na bok i lecimy dalej. Mam nadzieję, że to się nie rozwinie. Dobra, zostało. Teraz ta paczuszka może. Tutaj mamy kluczyk jakiś. 6 dolarów wartość. Zaraz zobaczymy, co mamy w środku. Muszę sobie kupić jakiś nożyk specjalnie do otwierania paczuszek. Nie chcę uszkodzić zawartości. Tak, mamy tutaj kluczyk. Tym bardziej, że to nie są moje paczki, niektóre, więc szkoda by było zniszczyć komuś coś. 6 dolarów. Kolega za to zapłacił. Ile on za to zapłacił? $1.76. Dokładnie. W środku pusto. Nic nie ma. Paczka na ziemię. I otworzymy, zobaczymy, co tu mamy. Czyżby się rozpadł? Nie, zdejmuje się. I tak, to jest kluczyk do pilot, znaczy się do samochodu. No, plastikowe wykonanie. Nie będę ruszał, żeby nie zniszczyć. Tak jak było, tak zostawiam. To pewnie się wciska. I tak to wygląda. Tu nie ma kluczyka. Prawdopodobnie można tutaj włożyć kluczyk. Tak, tutaj można włożyć kluczyk. Wkleić go jakoś. Dobrze, odkładamy na bok i lecimy dalej. A, mamy jeszcze tutaj znaczek, który się odkleił. Albo nie był przyklejony. Chyba nie był przyklejony. Znaczek Volkswagena. Wieźwagen tak zwany. Dobrze, to wkładamy z powrotem, żeby nie pogubić. Jak mówiłem, nie są moje paczuszki. Dobrze, odkładamy tutaj. I bierzemy kolejną paczuszkę. Co my tu mamy? Coś do kamery. 10 centów wartość. To jest też kolegi. Podejrzewam, że to będzie kluczyk taki, jak pokazywałem kiedyś na odcinku. Czy też przyszedł i był prezentowany w paczuszkach. A nie. Tu jednak nie kluczyk. W sumie można było się domyślić. To są przylepce niby trzema. Trzy takie. Tak to się prezentuje. Nie będę nawet otwierał, każdy wie, jak to wygląda. Wartość 10 centów, kolega zapłacił za to, już zerkam, 92 centy. Tak. W środku pokazywałem, że pusto, ale się upewnimy. Dobrze, no i kolejna paczka. To porozkładam może tak, żeby to jakoś wyglądało. Tutaj mamy case'a na telefon, wartość 10 centów. Tu już wiem, co jest, jestem pewien tego. I to kosztowało 99 centów, czyli można powiedzieć, że dolar. No i otwieramy. Nie idzie mi dzisiaj to dobrze. Tak, i tutaj mamy case'a. To bodajże na HTC było. Nie wiem. M10. Jakoś ostatnio nie siedzę w tych telefonach, także nie wiem. Tak to wygląda, przezroczysty case.
Mam nadzieję, że przyszedł dobry. Tak jak chciał kolega. Bo trzeba będzie inaczej zgłaszać spór. Dobrze. To by było na tyle. Tu cenę chyba podałem. Tak. Odkładam na bok. I to wszystko, co do mnie dzisiaj przyszło. Znaczy, co dzisiaj prezentowałem. Pewnie za około 2 tygodnie przyjdzie reszta, więc będę resztę nagrywał. 20 paczek łącznie, nie, 21 paczek łącznie było. 6, 5, 5 czy 6? 6 dzisiaj otworzyłem. Tak więc jeszcze zostało 15, więc będą 3 odcinki po 5 paczek. Tak. Jeszcze raz dzięki dla kolegi, który użyczył paczuszek do filmiku. No i co? I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.